Witam. Chciałbym Wam pokazać w tym tutorialu, jak można stworzyć ciekawy tekst, używając do tego narzędzia Spline Mask. Tu jest właśnie ten tekst, który użyłem. Tu użyłem karpika José Mourinho w literce F, gdzie jest ładnie wycięty. I no jest jakaś taka, jakiś pomysł na zrobienie ciekawego tekstu. Akurat o tematyce Realu Madryt, mi bliskiej. Więc zaczniemy od stworzenia obiektu tekst. Wchodzimy w spliny, wybieramy tekst. Tekst wybieramy font, krój naszego tekstu. Załaduję, bo trochę tam im mam, więc dobrze. Arial, wybieramy styl negra. Wpisujemy face. Mamy już bazę. Dobrze, teraz musimy wchodzimy do WePortu, wchodzimy do niego przez Configure All, skrót Alt plus V lub skrótem klawiszowym Alt plus V. Wchodzimy do widoku Front, tu w WePorcie ładujemy w tagu Back, ładujemy zdjęcie. Jest to zdjęcie Rozego. Tak, może ukryjemy tekst. Nie potrzebny. Chwilę. Zajmiemy się teraz ziomasem. Mniej więcej. Dobra. Tak. Dobrze. Wybieramy teraz spline'a Bezier. I zaczynamy od obrysowywania konturu jego twarzy. Zaczniemy sobie stąd. Teraz przyciągniemy klawisz Shift i będziemy tworzyć tą krzywą. O, mniej więcej tak. Teraz podbródek. Tak. Należy zwrócić uwagę, żeby nie przełamać tej linii tutaj, dlatego że można zrobić się tam bardzo brzydkie złamanie i przy ekstrudowaniu będzie one widoczne. Najpierw, żeby to było dosyć łagodnie, zakrąglone, bez większych przełamań. Dobrze, kontynuujemy z Rzozem. Jedziemy tutaj po wrótce. A, ukryjemy w ogóle oś przez skrót Alt plus D, żeby nam przeszkadzać. Tak mamy czysto. Możemy śmiało dodawać. Dobrze. Teraz karpik. Los labios. Tak. Kintofol. Wygląda trochę ten Rzozo Kintofol. O, mniej więcej tak. Tu też, żeby nie było większego przełamania, to mnie nie może, można jeszcze poprawić. Teraz nos. Tutaj brew. Teraz czółko. No i kudełki. Charakterystyczne kudełki Rzozego. Tak. To już tył głowy to jest mniej ważna. Musi być tak z detalami. Więc. Muszę trochę
tył. Tył będzie, nieważne. Zamykamy naszego splina i mamy już najważniejszą rzecz w tym projekcie. Ok, aktywujemy tekst. Teraz naszego wchodzimy jeszcze raz do viewportu, klikamy widok sorki. I usuwamy rzezek, bo nam już jest niepotrzebny. Teraz tak, żeby zrobić, musimy obrócić naszego splina 180 stopni. Teraz go trochę zmniejszymy. Tutaj dopasujemy zaraz. Tak może trochę go głębiej. Pochylimy go troszkę. Myślę, że tak będzie. Ok. Dobrze, teraz tak. Wracamy do tekstu. Tworzymy go, był edytowalny. I wybieramy Spline Mask. Wrzucamy teraz. Rozciągłość tutaj. Dobrze. Wchodzimy teraz do perspektyw widoku i widzimy, że nam złączył się w opcjach z Play Masku ustawiamy A Union B. A Union B. Jeśli na przykład zrobimy to Subtract, może być też tak. Insert union będzie ten. Wchodzimy tam, ustawiamy subtract. Ok, ktoś bym powiedział, że union nie ma być subtract. Teraz mam już gotowego splina, którego wrzucamy do Extruder Nurbs z ciśniętym altem. Mamy gotowego. Wyekstrudowany mał face. Też tak, aby wygładzić krawędzie tekstu, przy renderowaniu będzie zbyt ostre krawędzie, więc możemy je lekko załagodzić, wchodząc w Extrude Caps i Start Caps. Ten radius mniejszy, zobaczymy jak to bliska wygląda. Dobrze, dajmy Steps 2, 3. Jak to będzie wyglądało? No, ok. Dobra. Mamy już gotowego mu. Teraz możemy dodać jakiś materiał. Mam ten przycisk szybkiego tworzenia materiału. Jeśli ktoś nie ma tego przycisku stworzonego, więc wchodzimy w File, New V-Ray Bridge i Advanced Material. Ok? Dobrze. Wchodzimy w nasz materiał w kanale Diffuse. W kanale Diffuse
Wkładamy sobie naszą teksturę. Tekstura z logo Madrytu. Nie tworzymy ścieżki, bo po co? Możemy wkładamy spekula. Dodać krótki połysk na 80. Coś takiego. Dobrze. Teraz musimy stworzyć scenę. I dodamy sobie materiał do naszego obiektu. Wstawiamy projection na kubik. I mamy ładny napisik. Dobrze. Na przykład możemy stworzyć sobie bardzo szybkie sceny jak Infinity Floor. Na przykład pobierając ją sobie z mojej strony, tutaj w temacie tutorial The Infinity Floor in V-Ray for Cinema 4D. I tutaj można ściągnąć sobie gotową scenę. Na przykład ja mam ją już w bibliotece, więc sobie załaduję z biblioteki. Dobrze, mam załadowane już ją. Teraz musimy uaktywnić V-Raya. Potem ustawimy sobie na medium. Tu nic nie więcej można. A oni będą ustawią. Czyli swoich subdivision ustawimy na 80, 30, 100%, color mapping przystawimy na exponential. Dobrze, teraz zobaczymy. Ten napis trochę obniżę, że czcionka nie jest dokładna. Coś takiego. Dobrze, stworzymy jeszcze kamerę. Mam tutaj przycisk przywiedowania kamery. Od razu z tagiem V-Ray. Trzeba będzie teraz stąd kamera, dodawać później tak, V-Ray tak, V-Ray psychika kamera. Tak jak mam przecież szybkiego wyglądania kamery razem z tagiem, więc dobrze. Chcemy wyrenderować naszą scenę. Nie jest to zbyt śliczna. Powstał pewien problemik. Jednocześnie załadowało mi do environment do kanału. Tranquilo. Teraz to może ustawię na biało.
Chociaż może w tym ustawię sobie gradient zamiast niebieski, wstawię go na ciemniejszy, będzie wtedy scena bardziej widoczna. Skopiuję ten kanał i wkleję go z powrotem do kanału Environment. Muszę ustawić. Mam to ustawione. Ustawione bakety. Dobrze. WhatsApp. A co się stało? Coś tutaj się machnął. To jeszcze kamery nie ustawiłem. Kamery ustawimy na albo raz na biały. ISO ustawimy na 400, dlatego klisza się zaczyna od 400. F-stop 8. Przesłonę ustawimy na 30. Raz jeszcze raz wyrenderujemy. Kurczybyk mi się tutaj tak zrobił dziwnie. Nie mam pojęcia. No jest, tutaj miałem błąd w ustawieniu w mapowaniu. Zamiast miałem ustawione na sferika, a powinno być na frontal. Teraz już wygląda to dużo lepiej. Trzeba doświecić tą scenę. Może zmienić ustawienie pozycji tekstu. Tak, żeby widać pyska Jose'ego. O, lepiej jest na wprost. Dobrze, to było na tyle. Mam nadzieję, że wkrótce się usłyszymy z nowym tutorialem. Komentować nie musicie, jak chcecie, to może komentować, jak nie to. Hola Madrid i dobranoc.